Czy nie istnieje przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Kochaj lub rzuć, gdy nie możesz być ciałem i duszą. Czy nie ma takiej dziwnej przyjaźni? Czy można istnieć przy czyjejś jaźni? I w czyjejś głowie odnaleźć mieszkanie? I czy istnieje upiorne splątanie? I czy istnieje upiorne kwantowe splątanie? Każda przyjaźń skończy się jeden na drugiej, albo rozleci sama z najbłahszego powodu. Czy nie ma takiej dziwnej przyjaźni? Czy można istnieć przy czyjejś jaźni? W czyjejś głowie odnaleźć mieszkanie? I czy istnieje upiorne splątanie? I czy istnieje upiorne kwantowe splątanie? Przykładem może być więź metafizyczna, najmocniejsza w dzisiejszych wirtualnych czasach. Czy nie ma takiej dziwnej przyjaźni? Czy można istnieć przy czyjejś jaźni? I w czyjejś głowie odnaleźć mieszkanie? Czy istnieje upiorne splątanie? I czy istnieje upiorne kwantowe splątanie?